No, witam was wszystkich, Master z tej strony. Dzisiejszym tematem kolejnego vloga będzie mówić vlog o Euro 2012. Czyli omówimy jeden, może być kilka ważniejszych punktów. Czyli po pierwsze, sprawność komunikacyjną, jak miasto oczywiście jest przygotowane, tego Plac Wolności i Stary Rynek i mogę powiedzieć nasz punkt docelowy, czyli Stadion na Bułgarskiej. Mogę powiedzieć odrestaurowany, ale dobrze. Więc zapraszam. No i tyle. Teraz dojechaliśmy na Stary Rynek. Tutaj przedstawiam zegar, nie? Odlicza czas do euro. Więc co mogę powiedzieć o Starym Rynku, że to jest oczywiście bardzo dużo kawiarni i różnych tam pubów i restauracji, które oferują, można powiedzieć, kuchnię grecką, japońską, chińską. Również oczywiście oferują polską kuchnię. Trzeba powiedzieć, że Polacy i obcokrajowcy powinni być zadowoleni z naszego tutaj oczywiście starego rynku. Mam powiedzieć, że nic nie zabraknie na tego to wydarzenie oczywiście, czyli na Euro, jak to można powiedzieć. I oczywiście też wzmożona została produkcja piwa, ponieważ o 5-krotnie została zwiększona produkcja piwa, więc o brak alkoholu można się nie martwić. Więc jeszcze przejdziemy do ratusza tam zobaczyć koziołki, no. Jaką główną atrakcję, nie? Tam jest ratusz budowany, wiadomo, 6500 roku, nie? Czy jakoś tak. No i zaraz będziemy iść do niego. O, TVP, witam, witam. No! Już. Prawie! No, jak już wspomniałem, jesteśmy teraz obecnie przy ratuszu. Można żyć. Jaki ładny jest chuj ratusz. Jest oczywiście ten gościu. Ten taki mnik, co nam napiera. O! Trzeba się go spytać, nie wiem po co tu stoi, ale zobaczymy, czy się go w ogóle spytamy. Co najwyżej się możemy z nim przywitać. Wiadomo, że ratusz to jest główna atrakcja, jest w stylu pizza, w stylu gotyckim, a tu mam powiedzieć styl renesansowy, albo coś w stylu. No, za 1500 rok ktoś budował ten ratusz. Potem po wojnie zniszczony, obudowany na nowo. Atrakcja. Nie można spytać. Teraz będziemy jechać dalej, czyli na Plac Wolności. Mamy na Plac Wolności. Chuj, że ludzie chodzą. Witam, tak, witam. Widzę, że inni stać się chcą przywitać, kurwa. No, jak już wspomniałem, jesteśmy w punkcie, mam powiedzieć, już drugim, czyli strefa kibica. No, proszę obejrzeć. Ładna chuj, widać, że już się chłopaki przygotowują, mnie nakurwiają pełną pytą. Ten wielki telewin będzie. Mam powiedzieć, że będzie zapewnia opieka medyczna, różne rozrywki, wiadomo, jedzenie i różne atrakcje, nie tam coś, wszystko związane z piłką, czy też punkt medyczny. Podobnie, że jest łącznie tam 600 osób, które będą tutaj, mam powiedzieć, strzec w porządku Poznaniu. Właśnie, teraz może nakręcić gdzieś policjantów, ale nie wiem jeszcze kiedy. Będzie tam 600 policjantów, tam wolontariuszy, straży miejskiej, to jest oczywiście łącznie mieszane, nie? Powiesz, że wiadomo się, że robić 3000, ale jest tutaj, powiesz, ta łeba pisze, że 600, to tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle ich ogółem będzie wyskawy, nie? O, widać, że obcokrajowcy nakurwiają, to jesteś Holendrze, bo MS-90. A, widzicie już, powoli się euro kręci, będzie ostro. No, więc nie wiemy dalej, coraz bliżej podchodzimy i nakameruję ten telewim szarż. No, jak już wspomniałem, jesteśmy blisko Placu Wolności, przygotowania są dobre, chuj, jest telewim, nie wiem, czy tam iść chuj, może 120 cali pewnie LED, jest tam śmieszna fontanna, wiadomo, z Polsku Coca-Cola, nie, ale jakby nie mogło być inaczej. Jest tutaj ta strefa, wiadomo, 35 tysięcy tego widzu może tu być.
No i podejrzewam, że prawdopodobnie 500 tysięcy. Tak. Jak widać, jest duży ruch twój. Kurwa, ja pierdolę, nie ma porównania, jest tylko duży. O, jak wszystkie filmy są, jest ta strefa może bardzo udana, ale jeszcze jedno, co mnie dziwi, to bez zgody mieszkańców jebali tą strefę. Po prostu strefa Gliwice bez zgody mieszkańców i tyle. Więc ci mieszkańcy będą musieli, można powiedzieć, będzie dobry, można powiedzieć, męczyć się z hałasem. I chcą mieć zapewnione bezpieczeństwo. To się wszystko okaże pranią, zobaczymy następnym razem. Teraz będziemy jechać na Bułgarsko. No, więc jak już powiedziałem, jesteśmy przy głównym punkcie docelowym, czyli Stadion Bułgarska. Proszę zobaczyć. Aż sam się dziwię, że ten cały szkielet, ten biały, to jest, waży aż 7 ton stali. To jest po prostu, mogę powiedzieć, niewiarygodne. I odbędą się tu jedny, mogę powiedzieć, z trzech ważniejszych meczy. No dzień dobry, dzień dobry. No widzicie, ludzie, co za chamy, kurwa. Walampi się. No się naprawdej. Więc tak, odczytam teraz, jakie będą mecze. Więc tak, będzie w czwartek 14 będzie jeszcze Włochy-Chorwacja. W Poznaniu jeszcze będzie mecz 6-10 czerwca. I na końcu będzie już mecz, tam mogę powiedzieć, 22 Włochy-Irlandia. Szkoda, że nie ma oczywiście, ma powiedzieć, pojedynku, oczywiście meczu między Polską a Niemcami. Wtedy Niemcy dostali w pierdal. Ale szkoda, że biją się w Charkowie. Mam nadzieję, że ich rozkurwią. Kto tam ich rozkurwi, przepraszam bardzo. Charkowie. Charków. O, mam nadzieję, że Holendrzy rozkurwią Niemców jak kiedyś w Charkowie 43. Tak i kurwa wypierdolą, że chuj. Ale do ich lustru rozjebali. Powinien być taki dumnie pojedynek. Jeszcze co mogę powiedzieć o stadionie na Bułgarskiej. 11 dni zajęło tutaj przygotowanie do Red Bull X-Fighters. Na tych enduro jeździli, nie? Dzień dobry. Witam tego. Trzy mecze, już powiedziałem, się odbędą. Jest ponad 42 004 miejsca dla wszystkich, oczywiście tych osób. 266 dla niepełnosprawnych. Ponad 56 metrów ma ta cała budowla wysokości. Była chyba od stycznia 2009 roku. Była tego, można powiedzieć, modernizowany stadion i trwał rok i 9 miesięcy. Więc to już omówiłem co do stadionu. Mam nadzieję, że nasi wygrają i można powiedzieć, będzie wszystko już w porządku. Dziękuję za uwagę. To już byłoby na tyle. Nara! No i jeszcze pozdrowienia dla Stevena. Dzięki bardzo za wszystko.